Farmindex, lider wiedzy o lekach, prezentuje przegląd wiedzy o inhalatorach stosowanych w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Aerozole inhalacyjne. Inhalacja lekami Fostex, Budyar i Atimos następuje za pośrednictwem inhalatorów ciśnieniowych. Inhalatory służące do podania tych leków różnią się kolorami, ale ich obsługa jest taka sama. Z tyłu inhalatora leku Fostex znajduje się wskaźnik, który pokazuje liczbę pozostałych dawek leku. Instrukcja użycia inhalatora znajduje się na ulotce dołączonej do każdego opakowania. My w kilku krokach pokażemy, jak prawidłowo wykonać inhalację, a wykonuje się ją zawsze w pozycji siedzącej lub stojącej. Uwaga! Tylko przed pierwszym użyciem upewnij się, że inhalator działa poprawnie. W tym celu zdejmij nasadkę. Energicznie wstrząśnij inhalatorem, skieruj ustnik od siebie i uwolnij jedną dawkę w powietrze. Inhalator działa poprawnie. Wykonanie inhalacji. Po zdjęciu nasadki z ustnika inhalatora wstrząśnij nim kilka razy. Trzymaj inhalator między kciukiem a palcem wskazującym. Wykonaj głęboki wydech. Włóż ustnik do ust i po rozpoczęciu wdechu przez usta, nie przez nos, naciśnij inhalator, by uwolnić lek. Kontynuuj spokojny, głęboki wdech przez usta, nie przez nos. Wyjmij inhalator z ust. Na kilka sekund wstrzymaj oddech. Wykonaj spokojny wydech. Po przyjęciu zalecanej przez lekarza liczby dawek nałóż nasadkę inhalatora. Po inhalacji lekami Fostex i Budyar przepłuczamy ustną i gardło wodą lub umyj zęby. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko wystąpienia chrypki i kandydozy jamy ustnej i gardła. Ważne jest, by inhalatora używać zgodnie z instrukcją producenta. Więcej filmów z instrukcją obsługi innych inhalatorów dostępnych w Polsce znajdziesz na inhalatory.edu.pl.